wygraliśmy 1-0 po można powiedzieć, jednej sytuacji, jaką stworzyli Nigeryjczycy. Takiej sytuacji mieliśmy na pewno kilka lepszych i trudno, przegraliśmy, także zobaczymy. No dzisiaj to jest fajna dla nas nauka i my tak naprawdę nie co chyba jedziemy. Czekamy na mecz z Senegalem i tak naprawdę on zweryfikuje, czy tą lekcję z dnia dzisiejszego odrobiliśmy, czy nie. Dzisiaj Kamil w tej reprezentacji jest i na razie w niej będzie, a wy mnie znacie, większość z was mnie dobrze zna i wiecie, że nigdy nie lubię rozmawiać o tym, co będzie za kilka miesięcy. Dzisiaj na pewno w tej reprezentacji jestem, mam przyjemność dzisiaj w niej grać, a co będzie za kilka miesięcy, to tak powiedziałem, bo dzisiaj w tej reprezentacji jestem, a co będzie za kilka miesięcy, to nie wiem, bo tak jak nie znacie, nigdy staram się nie wybiegać dalej niż następny tydzień. Życie w piłce toczy się tak szybko i powiedzmy te kilka miesięcy to jest naprawdę wieczność, więc tak jak powiedziałem, dzisiaj w tej reprezentacji jestem, a co będzie za kilka miesięcy, zobaczymy. A mamy trzymać reprezentację? To się pytanie do mnie, bo ja jestem obrońcą, ja staram się bronić. Sytuację stwarzaliśmy w meczu z Urugwajem i dzisiaj nie można powiedzieć, że tych sytuacji też nie było, bo mieliśmy przynajmniej dwie, chyba pierwsze były słówek Roberta, były też 100%, można powiedzieć, sytuacja. Chyba Świerczyk też miał, Jadu Jędrzejczyk, tutaj fragment, tak? Także te sytuacje były, bo jeszcze mieliśmy trudno. Trzeba pracować i nad tą defensywną